Dzień dobry Państwu, Jan Piński, witam na moim kanale. Na prośbę widzów co jakiś czas mówię parę słów o sobie. Jestem byłym zawodowym szachistą, dziennikarzem od 24 lat. Przez prawie 10 lat pracowałem dla Tygodnika Wprost w czasach, gdy było to pismo liberalne, konserwatywne. Byłem też szefem wszystkich kanałów informacyjnych telewizji publicznej w 2009 roku. Byłem również później szefem gazety finansowej i magazynów. Uważam, że a obecnie jestem szefem najbardziej antypisowskiego portalu Wieści 224 i wydawcą magazynów Historia Ekspert, Historia na Weekend i Historia bez Cenzury. A teraz przejdźmy do e, tematu naszego filmu, którym dzisiaj będzie. To powrót do tematu, a to temat, który będzie u nas wracał do okradania nas przy pomocy inflacji. Dlaczego, drodzy państwo, co to jest inflacja? Bo inflacja to, to jest, drodzy państwo, po prostu roztapianie wartości pieniądza. To znaczy, jeżeli macie w banku 100 złotych, i dzisiaj oficjalna informacja jest taka, że inflacja wynosi 5,5%, to oznacza, że w ciągu roku z tych 100 złotych wartość tych pieniędzy spadła o, pien... o... po prostu o 55 groszy. Jeżeli to jest 10 tysięcy złotych, drodzy Państwo, w banku, no to to już spadło o 550 złotych. To jest po prostu utrata wartości pieniądza. Eee, próbuję Was przekonywać, co po niektórzy panowie opłacani, bądź też tak zwani pożyteczni idioci, czyli ktoś, kto po prostu przetakuje, że inflacja to jest naturalna część wzrostu gospodarczego, to jest, drodzy Państwo, bzdura. Inflacja to jest coś co się bierze z tego, że jest więcej pieniędzy niż towarów. Co to oznacza? To znaczy, kto jest dzisiaj emitentem pieniądza? Emitentem pieniądza są oczywiście przede wszystkim Narodowy Bank Polski i prywatne banki. Ale to wszystko się bierze stąd, że pieniądz jest po prostu tani. Co to znaczy, że pieniądz jest tani? To znaczy, że nie mamy wysokich stóp procentowych, czyli że nie opłaca się trzymać pieniędzy w banku. I rząd Podczas tak zwanej pandemii, niektórzy mówią mniemanej, nie mniemane, no wszyscy byliśmy zamykani przez władze we własnych domach. Żeby to zrekompensować, dawano ludziom pieniądze i te pieniądze, krótko mówiąc, nie miały pokrycia w towarach i dlatego ich wartość się zaczęła obniżać. To jest świadoma polityka. Dlaczego rząd na tym zarabia? No bo. Jeżeli, drodzy państwo, coś drożeje, jeżeli dzisiaj rząd publikuje, że ma hura, jest wrzesień i mamy 40 miliardów złotych nadwyżki w budżecie, co to oznacza? To oznacza, że wpływy są większe. Dlaczego są większe, drodzy państwo? Dlatego, że kiedy budżet był planowany, to inflacja miała być dużo niższa. Ponieważ inflacja poszła do góry, to ludzie zaczęli podnosić ceny. No, drodzy państwo, jeżeli dzisiaj, powiedzmy sobie, za 10 zł mogę kupić 20 bułek, a za parę dni za te 10 zł będę mógł kupić 10 bułek, no to ja wtedy podniosę cenę mojej usługi do 20 zł, żeby znowu móc kupować za moją usługę 20 bułek. I tak właśnie to działa. To znaczy, ludzie windują ceny, żeby urealnić tak naprawdę koszty tego. To nie jest tak, że wartość pieniądza. Się zmienia, po prostu dopisuje się kolejne zera. Ale rządowi się to opłaca, ponieważ rząd na papierze dostaje dużo więcej pieniędzy. I po pierwsze, dostaje jako pierwszy. To znaczy, zanim jeszcze ta inflacja zaczęła tego. Dzisiaj mówi się o tym, że inflacja nie wynosi tylko 5,5%, tylko tak naprawdę wynosi kilkanaście procent. Polski indeks inflacyjny w ogóle nie zajmuje się wzrostem na przykład cen mieszkań. Żeby było jasne, w Ameryce, w Niemczech, Ceny, czy indeks cen inflacji, zawiera w sobie wzrost ceny mieszkań. To znaczy, ile musisz pracować, żeby sobie kupić mieszkanie, metr mieszkania. Ileś tam tego. I w Polsce, gdzie w ciągu ostatnich dwóch lat ceny mieszkań poszybowały do góry o kilkadziesiąt procent, to jest tam około 20, to ta podwyżka w ogóle nie ma odzwierciedlenia w indeksie, w polskim indeksie inflacyjnym. Drodzy Państwo, znacie takie powiedzenie, to jest malowanie trawy na zielono, czyli tworzenie pewnych rzeczy tylko i wyłącznie po to, żeby ładnie wyglądały. I ta polska inflacja 5,5%. Jeżeli ktoś, tak jak Wy, no drodzy Państwo, bo jak chodzicie na przykład do fryzjera, to wiecie o tym, że już nie płacicie 30, 30 zł za fryzjera, jeżeli mówimy o facetach, tylko płacicie 50, to to jest 5,5%. Drodzy Państwo. 5,5% od 30 zł rocznie to jest jakieś 1,5 zł. Bo 10% to jest 3 zł. Dlaczego tak się w ogóle dzieje? No, dlatego się w ten sposób dzieje, że właśnie, właśnie to się rządowi opłaca. Dopłaty, ta inflacja. To jest tak, że. Kto traci na tym tak naprawdę? No, tracą przede wszystkim wszyscy ci z Państwa, którzy pracują na pensji. Bo jeżeli jesteś właścicielem firmy, to automatycznie wartość twojej firmy rośnie. To znaczy, po prostu yy, nie, nie to, że nie odczuwasz skutków inflacji, a odczuwasz ich mniej. Jeżeli masz coś, tak na przykład nieruchomość, twoje mieszkanie, które na przykład wynajmujesz, Kosztowało milion złotych, to z powodu inflacji teraz będzie kosztować milion sto. Ono się automatycznie podnosi. Natomiast jeżeli jesteś zwykłym szarym zjadaczem chleba, który nie ma aktywów, czy nie ma mieszkań, nieruchomości, nie ma działek, nie ma firmy, tylko po prostu chodzi, to nagle się okazuje, że jego pensja człowieka, który zarabia 5000 złotych, po prostu zaczyna starczać na mniej. I nie muszę Państwu tłumaczyć, że pójście do pracodawcy i powiedzenie mu, stary, ale podnieś pensję, bo jest inflacja to jest bardzo trudna rzecz. Czyli, de facto, po prostu rząd pis wszystkim Wam, którzy pracujecie na etatach, obniża automatycznie pensję. Ci z Was, którzy są świetnymi ekspertami, ludźmi, na których jest popyt, oczywiście w sposób. Zwykle są świadomi inflacji, więc są w stanie dosyć szybko sobie to wyrównać. I dlatego się mówi, że inflacja uderza w najbiedniejszych i najbardziej tego. No bo jaka jest y, siła negocjacji kolesia, który y, zarabia pensję minimalną? To co on może zrobić? jeżeli nagle jego po prostu siła nabywcza spada. Co on może pójść do pracodawcy i powiedzieć, ale chłopie, no, moja pensja teraz jest 5% niższa, to może byś dorzucił 5%. Przecież go człowiek mówi, powie tak, otwórz drzwi, zobacz ile osób jest na swoich miejscach chętnych i spadaj stąd. Tak to właśnie wygląda. To jest właśnie inflacja. To będzie jeden z największych, będą dwa takie trudne spadki po rządach PiS. Pierwszym spadkiem takim to będzie... Brak procedur i kultury prawnej, to znaczy takie załatwianie. Dzisiaj trudno to dzisiaj nawet ludziom normalnie zrozumieć, ale generalnie państwo to są procedury, drodzy państwo. Państwo to jest coś takiego, że my wiemy o tym, że idziemy do urzędnika, i urzędnik nie podejmuje decyzji, dlatego że tak mu się wydaje, że jesteśmy mili, sympatyczni, ładnie uczesani, umyci. Tylko dlatego, że jest jakieś prawo, które każe mu podjąć określoną decyzję. I to jest właśnie pierwsza rzecz, która, którą tracimy na rządach PiS. Tak już nie jest. Dzisiaj to jest tak, że pan urzędnik się zapyta, ale kogo pani zna w PiSie? Może, może ktoś może poprzeć pani prośbę, może to jest jakaś kuzynka, może to jest jakiś yy, pociotek. To jest właśnie tego. Natomiast drugą właśnie rzeczą, drugim spadkiem, z którym będziemy się borykać, to jest właśnie inflacja, to jest utrata wartości pieniądza. Jarosław Kaczyński i cały jego gang, nazywany dosyć dowcipnie i przekornie prawem i sprawiedliwością, uruchamia inflację między innymi dlatego, że celem Jarosława Kaczyńskiego jako polityka jest stworzenie systemu, w którym to on decyduje, kto może zarabiać w Polsce pieniądze. To jest tak samo, jak było za czasów komuny. Drodzy Państwo, tuż po wojnie komuna polska urosła gospodarka 15-16%. Przez 3 lata to w 1948 roku osiągnęliśmy poziom produkcji z 1937 roku. Tak to sobie wyglądało. Natomiast e, wtedy właśnie władza komunistyczna wydała bitwę o handel, zaatakowała przedsiębiorców. Chodziło o to, żeby nie istnieli ludzie, którzy mogą mieć własne pieniądze niezależnie od woli rządu. I to jest tak naprawdę sednem Władzy PiS i sednem polityki Jarosława Kaczyńskiego. Inflacja ma po prostu być takim naturalnym metodą wywłaszczenia. Jeżeli chcesz zarabiać pieniądze, to musisz przyjść do rządu i poprosić do rządu PiS, i poprosić o zgodę na to, żeby zarabiać pieniądze. I to jest, drodzy państwo, coś, co niestety, i to powiem tak, ja jestem głęboko przekonany, że najdalej w 2023 roku pożegnamy prawo i sprawiedliwość. Natomiast z Mam nadzieję, że wcześniej, oczywiście to wcześniej będzie oznaczało, że będzie musiał wybuchnąć taki otwarty kryzys, natomiast jak nigdy do tej pory nie, nie, nie myślałem i nie prosiłem o kryzys, tak w tym wypadku uważam, że im szybciej on wybuchnie, im szybciej do, dojdzie do odsunięcia pis od władzy, tym mniej mimo wszystko Polska strat poniesie. Natomiast te straty będziemy od, odrabiać przez lata. Drodzy Państwo... Dziękuję za uwagę, jeżeli się podobało to poproszę łapkę do góry i subskrypcję kanału.